Na pewno nie chcesz przegapić kolejnego odcinka podcastu Dorwać Bestię. Pamiętaj o subskrypcji. Dorwać Bestię w RMF FM. Imiona i nazwiska: Ray i Faye Copeland. Czas i miejsce działalności: lata 80. stan Missouri w USA. Liczba ofiar: od 5 do 12. Wyrok: kara śmierci. Obecny status: nie żyją. Dorwać Bestię w RMF FM. Początkowo działali jako duet oszustów. Po jakimś czasie popełnili morderstwo. Potem kolejne i jeszcze kolejne. W ten sposób Ray i Faye Copeland stali się małżeństwem seryjnych morderców. W wieku odpowiednio 69 i 76 lat zostali najstarszą parą w historii Stanów Zjednoczonych skazaną na karę śmierci. Ray urodził się w 1914 roku w Oklahomie, tuż po wybuchu I wojny światowej. Razem ze swoimi rodzicami, Jessem i Lainey, często przeprowadzali się od stanu do stanu, aż w końcu osiedlili się w Ozark w stanie Arkansas. Podczas długich podróży z jednego miejsca do drugiego państwu Copeland urodził się jeszcze jeden syn i córka. Pięcioosobowa rodzina stała się ofiarą wielkiego kryzysu. By pomóc rodzicom w utrzymaniu małego gospodarstwa, Ray musiał porzucić naukę w 4 klasie. Chłopak miał krnąbrny charakter. Nie potrafił też zaakceptować, że nie może dostać wszystkiego, o czym marzy, biorąc pod uwagę dochody rodziny. W wieku 20 lat popełnił pierwsze przestępstwo, okradając własnego ojca. Nie myśl, że nie zauważyłem. Ukradłeś mi 2 świnie. Co z nimi zrobiłeś, idioto? Sprzedałem w mieście. Ja też chcę mieć jakieś pieniądze. Rayowi się upiekło. Nie postawiono mu żadnych formalnych zarzutów. Może właśnie dlatego rozzuchwalił się, zaczął kraść bydło na większą skalę. W 1936 roku aresztowano go za fałszowanie czeków w Harrison w stanie Arkansas. Młody Copeland trafił na rok do więzienia. Wkrótce po tym, gdy z niego wyszedł, poznał 19-letnią Faye Del Wilson. Pół roku później para wzięła ślub. Faye urodziła się w roku 1921. Jej rodzicami byli Rufus i Gladys Wilson, którzy tworzyli ubogie, ale pracowite i uczciwe małżeństwo mieszkające w Harrison. Wspólnie dochowali się 7 dzieci. W ich ślady poszli Ray i Faye, którym w stosunkowo krótkim czasie urodziło się 6, a według innych źródeł 5 dzieci. Między kolejnymi porodami młodzi małżonkowie przenosili się z miejsca na miejsce, podobnie jak wcześniej rodzice Raya. Początkowo chcieli zamieszkać w hrabstwie Fresno w Kalifornii, ale złodziejska natura Raya pogrzebała te plany. Gdzie są moje konie? Nie wiem, o czym mówisz. Mówię o tym, że jesteś koniokradem. Wynoś się stąd i żebym cię tu więcej nie widział. Tfu! Ray został oskarżony o kradzież koni miejscowemu rolnikowi. Choć nie doszło do procesu, rodzina musiała wyprowadzić się z Fresno z powrotem do Arkansas. Nikt nie chciał robić interesów z kimś, kto kradnie. Nie minął miesiąc w nowym miejscu, gdy Ray został aresztowany za kradzież bydła i ponownie skazany na rok więzienia. Po wyjściu z zakrat przeniósł się wraz z rodziną do Rocky Comfort w stanie Missouri, gdzie kolejny raz kradł bydło. Ray na przemian kradł je i fałszował czeki, skazując siebie na karę, a rodzinę na wieczną tułaczkę między stanami, podobnie jak jego samego w dzieciństwie na tułaczkę skazali jego rodzice. Ostatecznie latem 1966 roku Ray i Faye wraz z dziećmi osiedlili się na farmie Mooresville w Missouri. Nie cieszyli się zbyt dobrą opinią wśród sąsiadów, szczególnie on. Gbur straszny, dziwadło takie, wiecznie skrzywiony na gębie, minę ma jak pałąk od wiadra. A do tego znęca się nad żoną i dziećmi. Na bardzo możliwe, raz słyszałem, jak w barze tak wrzeszczał, ale to tak wrzeszczał na kelnerki. Później rodzina Raya i Faye zaprzeczała, by Copeland dopuszczał się fizycznej przemocy. Mężczyzna wiedział, że ciężko będzie popełniać kolejne kradzieże i fałszerstwa, mając tak długą i bogatą policyjną kartotekę. Uknął więc prawie doskonały plan. Jeździł na aukcję bydła, prosił przypadkowych autostopowiczów czy włóczęgów o podpisanie czeku z jego książeczki czekowej, a następnie sprzedawał bydło, zanim doszło do realizacji czeku. W razie wpadki miałoby się okazać, że lewa transakcja została zawarta z kimś, kto już dawno opuścił dane miejsce, tak więc szukaj wiatru w polu. Ten system funkcjonował dopóki Gerald Perkins, jedna z ofiar Copelanda, nie został przesłuchany przez policję, demaskując jego plan. Raya aresztowano za fałszowanie czeków i wsadzono na 2 lata do więzienia.
Kiedy je opuścił, miał już gotową modyfikację swojego pierwotnego planu. Fej, nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś nas znów wydał gliną. To co chcesz zrobić? W razie czego? Trzeba się będzie pozbywać świadków. Para zatrudniała włóczęgów, którzy po jakimś czasie znikali. System tym razem okazał się lepszy i skuteczniejszy, przynajmniej do czasu. W 1989 roku małżeństwo zatrudniło na swojej farmie 57-letniego Jacka McCormicka, który szybko zorientował się, co się dzieje w Mooresville. Z kolei Ray zorientował się, że McCormick wie. Postanowił zabić pracownika. Ten jednak uciekł i powiadomił władzę, że na farmie znajdują się ludzkie kości i czaszka. Śledczy udali się z nakazem przeszukania do posiadłości Raya i Faye. Gdy przybyli, Copeland powitał ich słowami. U mnie nic nie znajdziecie. Początkowo wydawało się, że ma rację. Szczegółowe oględziny domu i całej farmy trwały tydzień. W końcu nastąpił przełom. Odkryto 3 ciała, w tym jedno wrzucone do studni, makabryczną kołdrę uszytą z ubrań ofiar i sporządzoną przez Faye listę pomocników, którzy pracowali na farmie. Przy 12 nazwiskach widniał złowrogi znak X, który sugerował, że dana osoba nie żyje. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy i psy tropiące niestrudzenie pracowali dalej. W kolejnym tygodniu odkryli 2 ciała ukryte w stodole oraz narzędzie zbrodni – karabin Merlin 22. Ray i Faye Copeland zostali aresztowani. Od początku było jasne, że to Ray zabijał swoich pracowników. Niejasna natomiast była rola Faye w całym tym procederze. Gdy stanęła przed sądem, jej obrońcy próbowali przekonać ławników, że jest niewinna. Popatrzcie na tę starszą kobietę. Kogo widzicie? Morderczynię? Bo ja widzę dobrą matkę i posłuszną żonę, która przez lata była maltretowana przez męża. Faye także udawała naiwną kobietę, która nie miała pojęcia o tym, co wyprawia jej mąż. Ale to nie pomogło. Nie pomogła także próba wyciągnięcia ręki do aresztowanej. W zamian za pójście na współpracę miała otrzymać bardzo niski wyrok. Faye nie zgodziła się na ten układ. 1 listopada 1990 roku ława przysięgłych orzekła, że jest winna popełnienia 5 morderstw. Za 4 z nich otrzymała wyroki śmierci, za 5 dożywocie. Mając w pamięci listę sporządzoną przez Faye, śledczy byli pewni, że ofiar było co najmniej 12, jednak nie znaleźli na to dowodów. Gdy Ray, sądzony nieco później niż żona, bo w marcu 91 roku usłyszał, że Faye została skazana na śmierć przez zastrzyk z trucizną, powiedział tylko całkowicie beznamiętnie: no cóż, czasem się tak zdarza. Zdarzyło się zatem tak, że Ray Copeland otrzymał ten sam wyrok co żona, z którą żył ponad 50 lat. Nie zabawił długo za kratkami. 19 października 1993 roku umarł śmiercią naturalną w więziennym szpitalu. Tymczasem Faye żyła nadal i walczyła o zmianę wyroku. 6 sierpnia 1999 roku sędzia Autry Smith zamienił 4 wyroki skazujące panią Copeland na karę śmierci na karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność. 10 sierpnia 2002 roku Faye przebyła udar, w wyniku którego została częściowo sparaliżowana i nie mogła mówić. Ze względu na stan zdrowia, gubernator Bob Holden zwolnił ją warunkowo, by mogła umrzeć poza więzieniem. Tak też się stało. Niespełna 82-letnia Faye Copeland trafiła do domu opieki w Chicotle, w stanie Missouri, gdzie zmarła 23 grudnia 2003 roku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.